Witam wszystkich w dzisiejszym wieczornym spotkaniu. Na zdjęciu widzimy internacjonalne zaświadczenie o tym, że jesteśmy zaszczepieni. Coś takiego już wchodzi tutaj w Niemczech, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o czymś, co miało miejsce bardzo dawno temu. Mianowicie Aldous Huxley napisał książkę w roku 1930, która dokładnie opisuje to, co teraz się dzieje. W książce o tytule Nowy Wspaniały Świat Huxley ukazuje wizję tego, co w zasadzie teraz mamy, w odróżnieniu od Orwella, który również w tamtych czasach żył, który widział tą przyszłość bardziej w kajdankach, bardziej zamordystyczną, a Aldous Huxley widzi to całkiem inaczej. Trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach przypuszczam, że było bardzo dużo ludzi, którzy jak gdyby logicznie zastanawiali się nad tym, co może się zdarzyć. Do takich na pewno należał Huxley. Wtedy nie jadło się, proszę Państwa, tylu niezdrowych rzeczy. Szyszynki były większe, była lepsza woda, nie było smogu elektromagnetycznego i oczywiście nie było takiej indoktrynacji, a w szkołach uczono się logiki. I to wszystko, co on opisuje, jest jak najbardziej logiczne i jak się okazuje, ma przełożenie na dzień dzisiejszy. A cóż takiego powiedział Huxley najważniejszego w tej swojej książce? Więc on powiedział, że w zasadzie elity rządzące mają tendencję do tego, żeby się stać wcześniej czy później totalitarne i będą chciały za wszelką cenę utrzymać tą władzę i ją powiększyć. Wszystkie próby utrzymania tej władzy i spokoju przy pomocy wojsk, przy pomocy terroru zawiodły i te elity już od dawna według niego mają już pewien inny plan. Oczywiście ta książka jego była fantastyczna w tym roku 1930 i on przewidywał, że ten scenariusz, który mamy teraz, dopiero będzie za jakieś 1000 lat, ale 30 lat niemalże po napisaniu tej książki, więc w roku 1958 zrobił wywiad. I w tym wywiadzie powiedział, że w zasadzie już teraz są elity w stanie zrobić nam taki świat, w którym będą wszyscy zadowoleni. Warunkiem tego było uwarunkowanie farmakologiczne wtedy. On wiedział, że nie da się tych ludzi po prostu oszukiwać cały czas, że trzeba będzie im coś zaaplikować do żylnie, do krwi. I mówił tutaj o takim lekarstwie, czy o szczepionce, czy o somie. Mówił, że trzeba ludzi wprowadzić w takie zaćmienie, jak gdyby rzeczywistości, w taką przyjemną halucynację. I do tego potrzebna była właśnie ta soma. Wtedy jeszcze nie wiedział, że będą chipy, nie wiedział, że będzie inna technologia. Według niego miało to funkcjonować na takiej zasadzie, że jest to jakaś substancja halucynogenna, którą się wstrzykuje i wprowadza ludzi właśnie w taki błogi stan ukojenia i tylko wtedy ludzie są w stanie być zadowoleni, nie mając prawie niczego, bo tutaj on podkreśla, że ten nowy system chce doprowadzić do tego, aby ludzie nie posiadali nic, nie jeździli, nie podróżowali, nie spotykali się, a byli zadowoleni. I to można było tylko osiągnąć według niego i będzie można osiągnąć tylko przy pomocy właśnie jakichś środków farmakologicznych. Obecnie mamy trochę inne środki, ale tak jak mówi, on w 1958 roku już powiedział, że w zasadzie ta soma istnieje. Istnieje, tylko jest jeden problem, bo on miał dostęp, proszę Państwa, do elitarnych kręgów. Powiedział, że w zasadzie już w 1958 ta soma była gotowa, tylko niestety jeszcze moralność niektórych rządów była zbyt duża. On powiedział, że w zasadzie już ta substancja istnieje, tylko musi się obniżyć moralność rządowa, trzeba przekupić więcej rządów. Na dzień dzisiejszy, w 1958 roku, jeszcze te elity, nie wszystkie, że tak powiem, kroczyły w jednej linii, ale powiedział, że tak jak wydawało mu się w 1930, że to nastąpi gdzieś za 1000 lat, tak już 30 lat później twierdził, że to może nastąpić zaraz. Proszę Państwa,
Ja twierdzę, że to następuje właśnie w tej chwili, że niedługo otrzymamy taką somę, która uczyni nas wszystkich szczęśliwych, pomimo że nie będziemy posiadać niczego. Życzę dobrej nocy.